Dzień dobry, witajcie! Mam na sobie brudną koszulkę, mam nadzieję, że nie mieści się to w kadrze. Jestem w trybie pakowania się, tam za mną. O, Andrzej bez koszulki! Ale tak naprawdę walizka, klima chodzi, została właśnie włączona. Gdzie ona jest? Tu. Została właśnie włączona w takim mocnym trybie, bo słuchajcie, jest gorąco. Jest 23 stopnie na dworze, a jest dopiero godzina 10. W mieszkaniu oczywiście znacznie cieplej. Więc tak, pakuję się i jedziemy na tydzień. A czy ja się spakowałam, jakbym jechała na Śląsk na 2 tygodnie? Być może, moi drodzy. Ale właśnie przed chwilą o tym gadaliśmy z Andrzejkiem, że... Czym my się stresujemy? Luz. Jedziemy samochodem, jedziemy sami, możemy masę rzeczy załadować do tej fury, jeżeli tylko mamy taką ochotę, więc jak leci się samolotem, no to macie pewnego rodzaju ograniczenia, albo jak już podróżujecie z dziećmi, to wiadomo, że czy dzieci zabierają masę miejsca w samochodzie, ale póki jesteśmy sami, czym my się stresujemy? Także chill, moi drodzy, chill. Muszę jeszcze podjechać dzisiaj do Lidla, zwrócić te dwie oto rzeczy. Do tego chciałabym jeszcze, zanim wyjadę, nagrać jeden film, co zapewne uczynię, pakowanie w trakcie. No nie wiem, o której tam dojedziemy, szczerze mówiąc, ale już uprzedziłam Kamilę, że możliwe, że dojedziemy dopiero na kolację. Planowałam wcześniej, ale zaczęłam urlop. Nie chcę mi się śpieszyć. Tak. Także lecę pakować się dalej. Powiem wam, że ciężko było mi się zebrać, ale zebraliśmy się. Jak widzicie, już zaparkowaliśmy. Jesteśmy teraz w Żorach. Idziemy do restauracji na obiad, bo już jesteśmy głodni. I jak zjemy, to już się zatoczymy do autka, dojedziemy do celu. Tak mrużę oczy, bo świeci mi słońce. Ale tak, dobrze się jechało. Było całkiem spokojnie na trasie, prawda, Andrzejku? No, całą drogę jechałem na tempomacie, więc dobrze. No, Andrzej jechał tak jak mówi, całą drogę na tempomacie, także można było spokojnie, spokojnie jechać. No i co? Idziemy jeść. Planowaliśmy iść do restauracji La Terra Aperitivo, słuchajcie, ale godzina czekania na posiłek. A my nie chcemy aż tak późno dojechać do Kamy. Także zmieniliśmy miejscóweczkę, jesteśmy o w czymś takim. Zobaczcie, jaki fajny rower. Na włosko pomalowany, to się nazywa Solo Pizza. Damy znać, czy dobre. I jest nasze jedzonko. Kto zapomniał powiedzieć, że chce pizzę bez cebuli? No ja. Mam do picia coś takiego, słuchajcie, i to jest przepyszne. To się nazywa galwanina. Galwanina, no właśnie pokazuję, jak to się nazywa, tylko nie chciałam mówić. Andrzej ma jakąś pizzkę sezonową, a ja mam ze standardowej karty. Tak ten lokalik wygląda, słuchajcie, z zewnątrz. Jedzonko bardzo smaczne, naprawdę. Bardzo mi smakowało. Moja pizza z salami picante była przepyszka. Andrzej miał coś właśnie z oferty sezonowej. Andrzejku, co ty tam miałeś na tej pizzy? Ja miałem... karczek dojrzewający, tak? Sezonowany. I było naprawdę spoko, była rukola świeża, to jest fajne, takie świeże. I miałem pomidorki i ser grana padano. I to jest fajne, że to nie był taki, w sensie czuć było normalnie, że to jest taki jakościowy ser, nie? Bo jak tak. Się ma pizzę z takim chamską, taką tanią mozzarellą, to kiepsko smakuje. No, ale była bardzo dobra. I taka, od spodu była też taka mączka, nie wiem, czy to semolina, czy coś. Mhm. Była dobra, z jednej strony miałem tylko taki jeden kawałek, taki przypieczony i był trochę gorzki, nie? Ale to powiedzmy nierówno piec może tam grzał czy coś, a poza tym była naprawdę fajna. I ogólnie mam wrażenie, że ta pizza była opalana drewnem, że ten piec był opalany drewnem, bo było czuć taki drewniany jakby po smak tego dymu. Po smak dymu, no. Także naprawdę bardzo smaczne to było, powiem wam, że jestem bardzo mile zaskoczona i ten napój o smaku limonki był bardzo dobry, miał fajny skład. To była faktycznie po prostu woda z limonką. Mogłoby być trochę bardziej kwaśne, a mniej słodkie, ciut mniej tego cukru, ale nie można się czepiać, naprawdę było to wszystko bardzo smaczne. Pan z obsługi bardzo miły, szybko w sumie dostaliśmy tą pizzkę. Nie było ruchu, nawet Google pokazywało, że dzisiaj jest ruch mniejszy niż zwykle. Także mieliśmy trochę fuksa w sumie, bo musimy jechać dalej. No, fajnie, fajnie. Mocna polecajka, moi drodzy. Zobaczcie, jaka Grecja tutaj jest. A tutaj, o właśnie, tutaj zobaczcie, jaki ekstra budynek. Czy chciałabym odważnie mieć taki dom? Nie. Ale czy fajnie wygląda? Ale czy fajnie wygląda? Tak. Jak ktoś cię pyta, ma to ktoś coś dziwnego w domu, nie?
nie chcesz mu powiedzieć, że ci się nie podoba, to mówisz może to jest interesujące, ciekawe albo oryginalne, nie? No, oryginalne, oryginalne. Tak. No. Jedyny minus, Andrzej dał za kawę. O Jezu, tak. Włoska restauracja, oni mieli bardzo mały wybór kaw. Wziąłem espresso i jakbym wiedział, że to będzie espresso z automatu, czyli woda po smaku kawy, to bym nie wziął. No, także... Ale tania była. Więc... Tak, a poza tym polecajka. Dochodzimy, słuchajcie, już do ryneczku, czyli za chwilę znajdziemy nasz samochód, ale muszę wam powiedzieć, że takim warszawskim przyzwyczajeniem, jak już znaleźliśmy miejsce parkingowe, to potem stwierdziliśmy, że do tej kolejnej restauracji idziemy z buta. Bo tylko 7 minut pieszo. Bo tylko 7 minut pieszo, a tu się okazuje, że dookoła jest pełno parkingów i jest bardzo dużo wolnych miejsc, także... Ale ładnie tu, okejka. Ale zaczyna no? kropić. Zobaczcie, bo... jak ładnie to wygląda. Taka wielka chmura leci na nas, już zaczyna kropić, więc dojdziemy pewnie. Lecimy też do samochodu, no? No. Much later. Dzień dobry, witajcie. Mokre włosy, słuchajcie, ale jest 23 stopnie w cieniu. Także grubo, grubo. Latko przyszło do Jastrzębia. Andrzej pociągający, bo słuchajcie, tak go dopadła alergia, że jest lekki dramat. Jesteśmy tutaj na urlopie już od soboty. Robiliśmy już kilka fajnych rzeczy, był rodzinny grill. Wczoraj byliśmy w Cieszynie na treningu Kolina piłki nożnej. Przy okazji zajechaliśmy do bistro albo restauracji pod Czarnym Kogutem. To, tam jest browar, jest super, mają szklaną podłogę i widać kadzie, w której fermentuje piwo. A jedzonko było tak wpyte dobre, takie polskie, ale takie dobre i takie duże. No, było przepyszne, słuchajcie, zjadłam wszystko, co miałam na talerzu. Myślałam potem, że po prostu pęknę, jak już skończyłam, ale było to absolutnie warte grzechu. A dzisiaj zaczynamy miłym śniadankiem. Właśnie przyjechaliśmy na miejsce, jesteśmy na parkingu, pod drzewkiem się chowamy. Lecimy do kawiarni Kofeina na śniadanko właśnie. A tuż potem lecimy do Pszczyny. My już po śniadanku, już w samochodzie, słuchajcie, mieliśmy takie szczęście w nieszczęściu. No, jesteśmy chyba trochę za bardzo miastowi, mogę tak powiedzieć. Przyjechaliśmy do Jastrzębia, byliśmy właśnie w Kofeinie i przed Kofeiną no, był parking, stał parkometr, więc co zrobił Andrzej? No, odpalił aplikację bankową, żeby odpalić parkometr, tak wiecie, jakby elektronicznie, żeby nie trzeba było tam płacić gotówką czy coś takiego. No i już do tego parkometru nie podchodziliśmy, no bo przecież uruchomiliśmy parking w aplikacji. A się okazało, że ten parking, który uruchomiliśmy, to nie był ten parking. Żeby nie było, był tylko jeden Był tylko jeden do wyboru. I się okazało, że to nie był ten, tylko jakiś tam za rogiem. No źle to nawet w zasadzie no, nie sprawdziliśmy tego. No, uznaliśmy, że jest po prostu w Jastrzębiu jedna strefa i tyle. Także tak. Pan, jak wychodziliśmy, akurat robił zdjęcie naszemu samochodowi. I pytam go, dlaczego tak robi? Przecież jakby mamy, wiecie, taką nalepkę na samochodzie, na szybie, że parking opłacamy elektronicznie. I no i zaczęła się dyskusja i pan właśnie nam wytłumaczył, skąd wynika ta różnica, ale był tak miły, że jako, że jesteśmy żółtodziobami, nie wręczył nam mandatu, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo właśnie się dowiedziałam od Kamili, że taki mandat kosztuje 350 zł. A jak się opłaci na miejscu, a jak się nie opłaci na miejscu, tylko wiecie, że tak powiem później, to aż 5 stów. Także sympatycznie, sympatycznie bardzo. No, ale grunt, że uniknęliśmy tej wątpliwej przyjemności. Udało nam się, już jesteśmy w samochodzie. Jedziemy teraz właśnie do Pszczyny. A co będziemy tam oglądać? No zaraz zobaczycie. Jesteśmy w Pszczynie. Jesteśmy na ryneczku. Lecimy do zamku. Pierwsze spostrzeżenia. System parkingowy na Śląsku to jest jakiś dziwny. Nowa aplikacja, nowy park, nowe taryfy. No dla kogoś, kto jeździ po dużych miastach głównie i wszystko załatwia w tej samej aplikacji, jest to bardzo upierdliwe. Tak, prowizja za zasilenie tej aplikacji i wyszło, że zapłaciliśmy gotówką i heja.
ale masakra. No, nie fajnie. Z rzeczy fajnych w ramach szerzenia kultury we wtorki jest możliwość wejścia do tego muzeum zamkowego za darmo. Z rzeczy niefajnych przyjeżdżają tu grupy autokarami. W kolejce stoi jedna osoba i czeka na 30 biletów. Co 10 minut wydają panie z okienka 10 biletów. Więc tak wchodzicie i na pierwszy rzut oka macie 10 minut stania w kolejce, a potem się okazuje, że może być to nawet godzina. Także to jest niefajnie i nie można tej kolejki ominąć po prostu kupując bilet, bo tego dnia oni nie mogą sprzedawać biletów. To jest trochę głupie, bo ja byłabym gotowa zapłacić te 35 zł za osobę, żeby nie stać w tej kolejce. Tutaj tam z boczku są tacy państwo, którzy zrobili avanti z tej okazji, więc dostaliśmy bilety, panie uległy. Nie musieliśmy tak długo czekać, udało nam się. Ale no tak organizacyjnie, no to tak średniawka. Sprawdźcie to po prostu, jak będziecie tutaj przyjeżdżać, albo nie przyjeżdżajcie we wtorek, jeżeli nie chcecie się bujać w takiej kolejce. Okolica jest zacna. Ja na razie widzę przód parku, przód budynku Andrzego wam zaraz pokażę. Ładnie to wygląda. Jestem bardzo ciekawa, bo podobno przepiękny jest też park, który jest przy tym terenie. Mam nadzieję, że zaraz to sprawdzimy. Jeżeli nie jesteście ogromnymi fanami zwiedzania muzeów i tego typu rzeczy, to myślę, że tak jak my stwierdzilibyście, że w normalny dzień, wtedy co prawda macie dostęp do większej ilości wystaw, ale tak chyba 35 zigo to taka średnia cena. A myśmy przeszli tam to 10-15 minut, no i fajnie. No dobra, no ale my też nie jesteśmy takim typem ludzi, który idzie i czyta te tabliczki. No nie. Po prostu idziemy i patrzymy. W sensie widzę ładne rzeczy, nie muszę wiedzieć, że to była, nie wiem, puderniczka czy sarzowej i gdzie trzymała puder z buraka, nie? Albo coś takiego, nie? Także tak, ale słuchajcie, teraz wyszliśmy w tą część ogrodową. Zobaczcie, jak tutaj jest ładnie przestrzeżony żywopłocik. Tam widać jakieś jeziorko i zaraz sobie przejdziemy. Tutaj Andrzej może odpali swojego, tak? No, drona. Ale drona. Ewidentnie tutaj nie lubili jeleni i innych takich rzeczy, bo mieli bardzo strasznie dużo poroży. Tak. W sensie może to ładne, ale mam takie... Tłumacz. No, widać cię w ogóle w tym słońcu, Andrzejku. Ale grunt, żeby było cię słychać. Dobra, to co, idziemy pochodzić po parku, tak? Mhm. Kasia nie chce nic mówić. Chcę, żebyście zobaczyli, jak ładnie to wygląda po prostu. Jest to tak ładnie zielono i tam ludzie sobie chillują na trawce. Mega fajnie. No trawka jest fajna. A tu obok jest znak. O, idźmy do znaku. I można zobaczyć różne fajne rzeczy. Mi się podoba lodownia, albo herbaciarnia, albo stajnia. To może idźmy w tamte strony. Miałam rację. Jest tu herbaciarnia, ale czy nazwa zobowiązuje, jest to tylko herbata? Czy są też lody? Są ładne lampeczki. Andrzej lubi to. Słuchajcie, patrzcie, mamy ludziki. I zgadnijcie, jaki to smak. Czekoladowy, kawowy? Nie. W takim kolorze są tutaj cytryny. Jak węgielki. Powiem wam, że jak pani mi to nałożyła, to miałam taki, ale super, spodziewałam się, że będzie biały, a jest czarny. A pani mówi, bo śląski. No, także teraz chwilę siadamy i mamy takie ładne miejscóweczki. Ale dobre. Czego tam za kaśmiec woda? Oj, kaczki. Z kamerą, wśród zwierząt. Nie wiem, czy to jeszcze widzicie. Ale tam są jakieś... Na środek, no. Na środek idzie chodnika, no.
I sobie wracamy trawę. Nie chcesz się spotkać z Krysią. Ptaki są głupie. Patrz idą do nas. Ja nie chcę, żeby one tu szły. A one pewnie chcą żarcie. Ale patrz jak... Jak robię takie chlup, chlup, mnie to nie chlup, bawi. Chlup. No siema. No, przeżyliśmy atak gęsi. Gdyby nie wiem, co to było, ale bałam się tego. Gdyby nie ten pan, który przeszedł przed nami, to byśmy się bardziej cykali, nie? No ty byś przeszedł, ja bym zcykorzyła. Tym bardziej, że jak próbowałam je obejść bokiem, to szły w moją stronę. No, także to chyba będzie tyle z przyczyny. Zrobiliśmy sobie taki romantyczny spacerek. Tak było. Ładnie było, nie? Polecam trochę drunem, także działa. I teraz będziemy szli do naszego auta, bo mamy bilet parkingowy, nie? Będziemy się zawijali, przejdziemy sobie przez pewnie takie jeziorko, zobaczyć jak tam plaża wygląda, tam pewnie posiedzimy, nie wiem, z godziny, nie wiem, nie godzinkę, z 15 minut pewnie, nie? Nie wiem, zobaczymy. Ogólnie nie jestem na razie głodna, ale potem trzeba będzie pomyśleć o jakimś obiedzie. No, to my zmykamy. Słuchajcie, dojechaliśmy gdzieś, Łąki Wielkie. Nie, Jak? Miejscowość chyba nazywa się inaczej. A to, co za chwilę zobaczycie, to zbiornik Goczałkowicki i to właśnie chyba nie jest jezioro, tylko zbiornik, bo mi się wydaje, że to jest taki sztuczny twór. O, a tu jest taka wieża widokowa, na którą się wdrapiemy. Kasia zna ciekawostkę z tej miejscowości. Tak, mianowicie, myślę, że nie tylko ja, ale generalnie chodzi o to, że urodził i wychował się tu Łukasz Piszczek, czyli no nasz jakże zdolny zawodnik piłki nożnej, reprezentant Polski przez lat wiele. I co ciekawe, on wrócił i dalej gra, jakby wrócił do swojej rodzinnej strony, prowadzi tu klub, dalej gra i uczy dzieci grać, więc jakby cały czas można go tu spotkać, ale nie będziemy jeździć i go szukać, tylko teraz wejdziemy na tą wieżę, o ile można i zobaczymy, jak to wszystko wygląda z góry. Trochę tu wieje, nawet trochę bardzo, ale jest ładnie i tam, o, widać daleko góry, o tam, że jest piękno, a to jest sztuczny zbiornik, Kasia wyczytała i jakieś dzikie ptaki tu urzędują. Tak, w ogóle myślałam, że nagramy to z drona, ale tak wieje, że nie, chyba nie ma co. Za bardzo wieje na dronach.